To będzie jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w powiecie sanockim. Przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Sanoku dobiega końca budowa hali sportowej. Pierwsze lekcje WF-u odbędą się tutaj pod koniec października. Będziemy mieli więcej możliwości do grania, do ćwiczenia. Myślę, że gdy na przykład będą podziały, że ktoś chce grać w siatkę, ktoś chce grać w mini-hoka, ktoś chce grać w halówkę, no to myślę, że będzie można łatwiej się podzielić, bo będą do tego większe możliwości, dwie sale. Czasami na jednej tej właśnie obecnej sali mieściły się trzy grupy, przez co był ścisk i nie było pełnej możliwości wykazania się. Taka sala naprawdę bardzo się przyda, ponieważ tutaj mamy kilka rodzajów sportu na wysokim poziomie. Nawet żeby jakiś trening zorganizować po lekcjach czy coś w tym stylu, jest naprawdę potrzebne. Teraz na pewno będzie to wyglądało lepiej. Dwie sale na trzy klasy przeważnie. No to już będzie można było jakoś tę lekcję WF-u zorganizować. W zimie, gdy zajęcia odbywają się na sali obecnej, no jest straszny ścisk. Zdarza się, że mamy trzy grupy na sali i musimy prowadzić zajęcia na ćwiartkach i to jednak dla młodzieży to jest bardzo, bardzo trudne. No, część osób musi siedzieć, bo jednak nie jesteśmy w stanie prowadzić z grupą całą 30 czy czasami 40 osób na półce sali. Także ta nowa hala bardzo usprawni nam lekcje wychowania fizycznego. Jest się z czego cieszyć, bo budynek posiada pełnowymiarowe boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa. Będzie tu też można grać w piłkę ręczną, halową oraz unihokeja. Sala ma służyć uczniom i okolicznym mieszkańcom. Hala jest już na ukończeniu budowy. 24 października planujemy otwarcie. Myślimy o dniu otwartym, tak aby każda osoba, która chciałaby zobaczyć, jak wygląda budowa, jak wygląda hala, mogła przyjść, obejrzeć i wziąć udział w różnego typu zajęciach, które planujemy przygotować dla osób chętnych. Będą to zajęcia sportowe oraz spotkania z ciekawymi osobami. Takie rozmowy trwają. Mam nadzieję, że uda się ściągnąć osoby, które nawet reprezentują nasz kraj na różnego typu imprezach światowych. Budowa tego nowoczesnego obiektu kosztowała prawie 3,5 miliona złotych. Ponad 1/3 tej kwoty udało się zdobyć z zewnątrz. Powiat od początku stara się zwiększyć, zmaksymalizować dofinansowanie na budowę hali sportowej. Pierwotnie dostaliśmy kwotę niecałego miliona złotych. Mogliśmy się starać o dofinansowanie około 33% i tym samym zabiegaliśmy u ministra Bogusława Uliasza o dodatkowe pieniądze. Dzięki wsparciu jego i wsparciu przewodniczącego sejmiku Sławomira Miklicza udało się tą kwotę zwiększyć o 180 tysięcy złotych. Tutaj swój duży udział w przekazaniu tych środków miał minister Uliasz, który był w Sanoku i w Zagórzu z roboczą wizytą, oglądał nasze inwestycje sportowe i obiecał, że jeżeli znajdą się środki w ministerstwie dodatkowe, to przekaże je dla województwa celem przekazania właśnie na te inwestycje. I sejmik podjął taką uchwałę, w których te 400 tysięcy dodatkowe z Ministerstwa Sportu podzielił m.in. na halę sportową w Sanoku 180 tysięcy i na boiska wielofunkcyjne w Zagórzu 120 tysięcy. Jest to niewątpliwie efekt tej wizyty i myślę, że my mieszkańcy powiatu sanockiego, mieszkańcy gminy Zagórz, powinniśmy się cieszyć z tego, że mamy takie wsparcie w Ministerstwie Sportu i skutecznie po te środki też sięgamy, bo to nie tylko to, że minister jest przychylny, ale także odpowiednie uzasadnienie występowania po te środki merytoryczne jest bardzo istotne i w tym wypadku zarówno starosta sanocki, jak i burmistrz Zagórza stanęli na wysokości zadania. W ubiegłych latach powiat sanocki wybudował Orlika przy pierwszym liceum ogólnokształcącym oraz przy zespole szkół nr 2, a także boisko wielofunkcyjne przy zespole szkół nr 4.